Kanał YouTube Iwonna Teresa przedstawia Duch Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Część druga, rozdział pierwszy. Pokora, odcinek pierwszy. Kiedy sprawiedliwy zatopi się w przepaści swego ubóstwa, rozważy swą nicość i niemoc, gdy pozna swą nieudolność postępu i wytrwania, gdy ujrzy swe rozliczne niedbalstwa i błędy, pogłębia się w pokorze. Pogrążony w swej nędzy, wyznając swą niemoc, przedstawia ją jęcząc miłosierdziu Bożemu. Podziwia wielkość nieba i swoją małość. Pokora się pogłębia. Dlatego Chrystus, Słońce, z wysokości swojej zsyła tysiące ognistych blasków w niziny upokorzonego serca. Nie jest zdolnym do pozostania nieczułym. Toteż szczodrobliwość Jego nie ukróca się, lecz owszem, płynie i rozlewa się, gdyż dusza stała się już zdolną do przyjmowania. Oto dlaczego jest oświecona łaską, owładnięta miłością. Błogosławiony Rasbrock. Przystępujemy teraz do rozważania cnót mających bezpośredni związek z małą ścieżyną świętej Teresy. Pokora, stanowiąca jej podstawę, stoi na czele tych cnót, ponieważ z pokory rodzi się swoboda i ufność, a niemoc pokornego obraca mu się w mądrość. Gdy się widzimy bardzo nędznymi, mówiła Teresa, nie chcemy już patrzeć na siebie, patrzymy tylko jedynie na umiłowanego. Dlatego, że się mu tak dobrze przypatrzyła, a przez to tak dobrze go poznała, wzgardziła zupełnie sobą, a jedynego oparcia szukała w nim. Wtedy pokora stała się jej rysem charakterystycznym, bo jeśli miłość jest początkiem małej ścieżyny, dusza nią idąca jest uosobieniem pokory, jak się zresztą przekonamy, zgłębiając główne rysy tej cnoty naszej świętej. Przede wszystkim wskazała jasno, do jakiego stopnia uniżyć nam się potrzeba, by stać się prawdziwie ubogimi w duchu. Oto jak uniżyć się musimy, by służyć Jezusowi za mieszkanie. Być tak ubogimi, aby nie mieć gdzie skłonić głowy, a na innym miejscu. Pan Bóg, gość naszego serca, zna naszą nędzę. Toteż przychodzi do nas w zamiarze znalezienia pustego przybytku i żąda tylko tego. Przekonana o tej prawdzie i o swej niezdolności do dobrego, służebniczka Boża starała się coraz więcej oczyszczać swe serce, które uważała jeszcze za nie dość wyzute z siebie, a jednak jakże nisko stępowała przez pokorne uczucia, jakie wyrażała przy każdej sposobności. Zaczynając kreślić dzieje swej duszy, wyznaje, że nic nie było zdolne zwrócić na nią spojrzenia Jezusa. Pisze, Bóg, który chciał powołać do siebie najmniejszą i najsłabszą z nas, pospieszył się rozwinąć jej skrzydła. Podobając sobie w okazywaniu swej dobroci i potęgi, posługuje się najlżejszymi narzędziami. Powołał mnie przed Celinką, która bez wątpienia bardziej na tę łaskę zasłużyła. Lecz Jezus znał dobrze mą nędzę, przeto ukrył mię pierwszą w rozpadlinie skalnej. Mówiąc o młodej panience bardzo narażonej, gdybym była na jej miejscu, od dawna byłabym się zgubiła w bezbrzeżnej puszczy tego świata. Raz w dniu Komunii Świętej, w czasie jej ostatniej choroby, podczas kiedy zgromadzenie odmawiało konfiteor przy jej łożu, odczuła głęboko swą nędzę i zwierzyła się potem Matce Agnieszce od Jezusa. Widziałam, mówiła, Jezusa gotowego oddać się mnie i ta spowiedź wydała mi się upokorzeniem bardzo potrzebnym. Spowiadam się Bogu, Najświętszej Pannie Maryi i wszystkim świętym, że bardzo zgrzeszyłam. O, jak to dobrze, mówiłam w duchu do siebie, że proszę dla mnie o przebaczenie Boga i wszystkich świętych. Podzielałam uczucia celnika, czułam się wielką grzesznicą. Bóg zdawał mi się tak miłosiernym, a prośba do świętych, by mi swą przyczyną wyjednali przebaczenie,
tak bardzo wzruszającą. Przepisała sobie na jednym obrazku ze swego brewiarza te słowa Ewangelii. Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję, lecz zmiłuj się nade mną, bo jestem tylko grzesznikiem. Nawet grzechy, których nie popełniła, dawały jej sposobność do upokorzenia się. Jezus chce, bym go kochała, pisała, ponieważ odpuścił mi niewiele, ale wszystko. Już naprzód odpuścił mi grzechy, które byłabym mogła popełnić. Na równi z pokorą wzrastała w Teresie nieufność w sobie. Już w 10 roku życia, bawiąc u zaprzyjaźnionej z ojcem rodziny, gdzie ją podziwiano i pieszczono, doświadczyła, że omamienie marności zaciemnia umysł nieznający złości. Przyznaje, że dnie spędzone w domu przyjaciół ojca miały dla niej wiele uroku. Odtąd drży o swą słabość, a widząc, że ją Bóg uchronił od niebezpiecznych okazji, czyni pełne wdzięczności wyznanie. Pan Jezus znał zbyt dobrze słabość moją, by ją wystawić na pokusę. Byłabym spłonęła do szczętu w łudnym świetle stworzenia. Nieco później prosi świętego Józefa, ojca i opiekuna dziewic, by strzegł jej niewinności. Prosiłam go, pisze, by czuwał nade mną, oddalając ode mnie każdą okazję do grzechu. Nie mając pojęcia o złem, lękałam się je poznać. Obawa obrażenia Pana Boga przechodzi nawet granice około 13 roku jej życia i przez jakiś czas przeradza się w skrupuły. W dniu swych ślubów zakonnych tak się modliła. O Jezu, boski mój oblubieńcze, zabierz mię raczej, a nie dozwól, abym choćby najlżejszym dobrowolnym grzechem spłoniła duszę. Później wśród pokus przeciwko wierze zawoła. O jedną tylko łaskę błagam Cię, o Boże, nie dopuść, abym Cię kiedykolwiek obraziła. Podczas rekolekcji poprzedzających profesję pisała do matki Agnieszki od Jezusa. Proś Pana Jezusa, aby mi dał łaskę nie obrażania Go więcej, albo popełniania takich tylko niedoskonałości, które Go nie obrażają. Pewien zakonnik, któremu się zwierzyła, uspokoił ją zupełnie pod tym względem, zapewniając, że jej przewinienia nie zasmucają Pana Jezusa. Ta pewność dopomogła znosić jej cierpliwie ziemskie wygnanie. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus nie tylko nie ufała sobie, ale nadto ożywiało ją święte pragnienie, by być zapomnianą i za nic mianą. W dniu złożenia ślubów nosiła na sercu karteczkę z tymi słowami: Jezu, spraw, by się nikt mną nie zajmował. Niech będę zdeptaną, zapomnianą, jak ziarnko piasku. Jeszcze jako postulantka pisała do jednej ze swych sióstr. Pragnę tylko zapomnienia, nie pragnę wzgardy, zniewag. Byłoby to zbyt chwalebnym dla ziarnka piasku. Bo gdyby nim gardzono, znaczy, żeby je widziano, myślano o nim. Chcę być zapomnianą nie tylko od stworzeń, ale i od siebie samej, aby nie mieć innych pragnień prócz tego jednego, miłowania Pana Boga. A kiedy indziej pisała, co za szczęście być tak ukrytą, żeby nikt o nas nie myślał, być nieznaną nawet osobom, które z nami żyją. Już przed wstąpieniem do Karmelu pozwolił jej Pan zrozumieć, że prawdziwa, jedyna chwała jest ta, która trwać będzie wiecznie. Aby dojść do niej, nie potrzeba wykonywać świetnych czynów, ale raczej kryć się przed ludźmi i przed samym sobą. Pewna nowicjuszka rzekła do niej, jak szczęśliwą jesteś, iż Cię Bóg wybrał, abyś nauczała duszę drogi dziecięstwa, odrzekła. Dlaczego mam mnie to uszczęśliwiać? Dlaczego miałabym pragnąć, aby Bóg posługiwał się raczej mną niż inną? Byle królestwo Jego szerzyło się w duszach, mniejsza o narzędzie. Mówiąc w zaufaniu o swym pragnieniu śmierci z miłości ku Bogu, dodała z pokorą. Ale nie o to chodzi, aby to widać było, byle tak było. Pan Jezus umarł z miłości na krzyżu, a patrz, jakie było Jego konanie.
pisała: nie zapominajmy, że Jezus jest skarbem ukrytym. Mało dusz umie go odnaleźć, bo kochają to, co błyszczy. Aby znaleźć rzecz ukrytą, trzeba się ukryć samemu. Trzeba, by życie nasze było jakby tajemnicą. Przykładała się do drobnych aktów cnót, dobrze ukrytych. A że chciała być wierną i działać jedynie pod okiem Jezusa, o wielu z tych aktów nikt nigdy nie wiedział. Odnośnie do swych oschłości wewnętrznych tak się wyraża: tą drogą prowadził mnie Pan Bóg przez lat 5, ale ja sama tylko ją znałam. Oto właśnie ten kwiat ukryty, który pragnęłam ofiarować Jezusowi. Ten kwiat, którego zapach wznosi się tylko do nieba. Krótko przed śmiercią mówiła te słowa Izajasza: nie masz w nim krasy ani piękności, a twarz jego jakby zasłoniona. Widzieliśmy go, a nie poznaliśmy go. Były początkiem mego nabożeństwa do Najświętszego Oblicza, albo lepiej mówiąc, całej mojej pobożności. I ja także pragnęłam być jak Jezus, bez chwały, bez krasy, nieznaną żadnemu stworzeniu. Chociaż zdaniem Teresy wzgarda zbyt jej pochlebiała, od 14 roku życia zachwycała się słowami świętego Jana od Krzyża: Panie, cierpieć i ponosić wzgardę. Pisała do swej siostry: o niebo, niebo, jakżeż gorąco go pragnę, bym ujrzeć mogła boskie oblicze Jezusa i już na wieki zachwycać się Jego pięknością niepojętą. Ale tymczasem pragnę wiele cierpieć i być wzgardzoną na ziemi. W poufnej rozmowie z pewną nowicjuszką wyznała jej, że gdyby w Karmelu pozostać nie mogła, wstąpiłaby do przytuliska jako pokutnica, by tam żyć w ukryciu i wzgardzie. Pragnęłam gorąco być upokorzoną, zapewniała. A w ostatnich dniach swego życia odczuła żywą radość na myśl, że uważano ją niekiedy za niedoskonałą. Przeciwnie jest z pochwałami. Sprawiają mi przykrość, wyznawała, a wyczuwa się jej szczerość, że nagany są dla niej ucztą rozkoszną, napełniającą jej duszę radością. Sama dziwi się takiemu uczuciu. Jakim sposobem rzecz tak przeciwna naturze może dawać tyle szczęścia? Nie wierzyłabym, gdybym sama tego nie doświadczyła. Kiedy ją chwalono, co się czasem zdarzało, zapewnia święta: doprawdy, nie wbija mnie to w pychę, bo pamiętam ustawicznie o mej nędzy. Kwiatuszek zachowuje na dnie swego kielicha cenne krople rosy upokorzenia dawniej doznanego, aby mu zawsze przypominały, że jest mały i słaby. Wszystkie stworzenia mogłyby go podziwiać i chwalić, nie rzuciłoby to ani cienia próżnego zadowolenia na prawdziwą radość, jakiej doznaje w sercu, widząc się w oczach Boga nędzną nicością, niczym więcej. Tak się modliła: proszę Cię, Panie, aby olejek pochwał, tak przyjemny naturze, nie tłuścił jej głowy, to jest, nie osłabiał umysłu mojego, abym nie sądziła, że już posiadam cnotę, której akty spełniłam zaledwie kilka razy.